Poranek Radia TOK FM. Co by pan doradzał piłkarzom przed tym meczem z Rosją? Pełna mobilizacja. Tu już nie ma kalkulowania. To trzeba będzie walczyć. Kto padnie na boisko, ręka do góry, wchodzi kolega, następny zmiennik i musi gonić. No. A jak nie wyjdziemy z grupy? Panie redaktorze, nie, na razie tego nawet nie kalkuluję. Jutro mamy piękny mecz, komplet publiczności. Liczymy też, nie ukrywam, że liczymy na naszych kibiców. No ale chyba nie zawodzą przecież. Nie, rewelacyjni są, trzeba powiedzieć. Po pierwszym meczu, jak to pięknie wygląda, jak praktycznie cały stadion z tymi szalikami i kibicuje. A jeszcze najlepszy jest z tego, jak hymn się gra. To faktycznie tak... Ciarki przychodzą. No nie tylko ciarki. Stojąc na trybunie, patrząc na młodszych moich kolegów, którzy grają, to się łezka wokół kręci. No, kiedyś takie mecze na stadionie śląskim, jak nam nasi rodacy zaśpiewali, jeszcze Polska nie zginęła, to najlepszy doping, jaki ja znam. No ale niektórych widzi pan, niektórym nogi się podłamały do tego stopnia, że nie byli w stanie poradzić sobie z tym ciśnieniem. No, to nie trzeba jest być tak... odporny psychicznie, panie redaktorze. No. No a pan jest, był w szatni pan po meczu, spotyka się pan dzisiaj z piłkarzem. Dzisiaj się spotykam zresztą z drużyną. Dzisiaj, tak? Znaczy z Radą drużyną się spotykam z chłopakami, jadę do nich, no. I jak wyglądają takie spotkania, jak oni sobie radzą z tym ciśnieniem? Nie, my troszeczkę żartujemy sobie tak między nami, mówiąc inaczej. No nie tylko można, że wie pan, bo to trzeba też się rozluźnić. Nie można zamknąć się w pokoju hotelowym i myśleć, że to jest mecz. No. No, nie wierzę, że o piłce nie rozmawiać. Na pewno rozmawiamy. Nie ma takiej możliwości, wie pan, żebyśmy nie rozmawiali o piłce z chłopakami czy z trenerem. Na pewno przeanalizowali. No zobaczymy, no. No ale pytają się pana piłkarze, takiego piłkarza z takim doświadczeniem, z takim dorobkiem bramkowym, jak sobie radzić z takim presją, ciśnieniem. Przecież oni mają ogromną presję, tak mi się przynajmniej wydaje, no, opinii publicznej, mediów, kibiców. Panie redaktorze, to jest tak. Ja też miałem ciśnienie i moi koledzy, żeśmy stali tam na ten. Do chwili, a sędzia gwiździe. I w tym momencie bańka pryska, powiem panu. Nie ma czasu na myślenie, nie ma czasu na zastanawianie się. Jest pewne założenia taktyczne, piłka w grze, powiem panu, i 22 zawodników plus 5 sędziów, no i 50 parę tysięcy kibiców, którzy...